Smak Kujaw.pl, tradycyjny bigos po kujawsku. Przyrządzę dzisiaj tradycyjną polską potrawę. Będzie to bigos, ale bigos po kujawsku. Żeby nasz bigos był dobry, to przede wszystkim muszą być dobre składniki. A zatem kapusta. Mamy tutaj kilogram kapusty kiszonej. Główka białej kapusty, też kilogram, dwie cebulki i kilka ząbków czosnku. Ja zaopatruję się na targu. Wiem, że kapustę będę miała dobrej jakości. Bardzo ważne są oczywiście dodatki mięsne. Ja kupuję w sklepach firmowych Viando. Jest to firma, która mieści się na terenie powiatu inowrocławskiego. Wyroby charakteryzują się naprawdę bardzo wysoką jakością i będziemy potrzebowali 0,5 kg surowego boczku. Zobaczcie, jaki to jest piękny boczek. Będziemy potrzebowali również 0,5 kg boczku wędzonego, proszę zobaczyć, też bardzo dobrej jakości. I będzie potrzebne 0,5 kg kiełbasy, to jest akurat kiełbasa śląska ekstra. Żeby nasz bigos zyskał pięknego aromatu i również bardzo dobrego smaku, użyjemy, o, mamy tutaj taką miseczkę podgrzybków. Oczywiście zalejemy je wodą. Kilkanaście suszonych śliwek, też zrobimy tak samo, zalejemy wodą. Będziemy potrzebowali również słoiczek 200-gramowy koncentratu pomidorowego, 500 gram przecieru pomidorowego. Jeśli chodzi o przyprawy, to dodamy 4 liście laurowe i po kilka ziarenek ziela angielskiego i owoców jałowca. Będzie potrzebna solidna łyżka majeranku oraz dodamy opakowanie słodkiej papryki. To już może nie bardziej dla smaku, ale dla koloru. Dodamy jeszcze smakosz ekstra. Jest to różna mieszanka suszonych warzyw, produkowana również przez zakład, który znajduje się na terenie powiatu inowrocławskiego, przez Cykorię S.A. I dosolimy solą kujawską. Jak wiemy, Kujawy znane są z produkcji soli. I dodamy solidną porcję świeżo zmielonego pieprzu. Będziemy potrzebowali również olej do podsmażenia kiełbasy, boczku i cebuli. My używamy oleju kujawskiego, ponieważ jest on bardzo dobrej jakości. A zatem zabieram się do pracy. Zaczynam od kapusty. Kapustę kiszoną lekko przesiekam na takie drobniejsze części i przerzucam do gara. I tak robię z całą kapustą. Kapustę mam już posiekaną. Wrzucam ostatnią porcję do gara. Wlewam sok, który był z kapusty. Nie obawiajmy się, że będzie kapusta zbyt kwaśna, ponieważ dodamy przecież jeszcze całą główkę białej kapusty. Wlewamy sok po to, żeby kapusta nam się nie przypaliła. Jeśli mamy mało soku, możemy dodać wody. Teraz będę szatkowała kapustę z główki. Najpierw przekroiłam na pół, usunęłam bomba, a potem podzieliłam jeszcze połówkę na dwie części i tak staram się w miarę drobno kapustkę poszatkować. Kapustę mamy już poszatkowaną, w takim dużym garze ją umieściliśmy. Teraz dodaję smakosz ekstra. O, tak solidną porcję, bo przecież i porcja jest duża. I dodaję sól, oczywiście wstępnie, na razie solę, ale po to, żeby kapusta szybciej puściła sok. Wstawię to zaraz na średni gaz, położę płytkę i na wolnym ogniu będę gotowała. Oczywiście wszystkie składniki przemieszam. Teraz dorzucam przyprawy. Ziele angielskie, owoce jałowca i liście laurowe. Tak, staram się je tutaj porozkładać. I zaraz biorę się za pokrojenie surowego boczku oraz dorzucę odsączone grzyby i suszone śliwki.
Boczek wkroję najpierw w takie paski, a potem w kosteczkę. Oczywiście boczek można wrzucić w całości i dopiero potem pokroić po ugotowaniu, ale ja wolę zrobić to wcześniej. Wrzucam boczek i teraz wszystko przemieszam. Odsączone grzybki wrzucam do kapusty. Ja takie większe grzyby przekroiłam na połówki. Grzybki naprawdę już nam cudownie pachną. Grzyby są własnoręcznie uzbierane i własnoręcznie ususzone. Wrzucam śliweczki. Też przekroiłam większe na połówki. O. I to wszystko przemieszam. I na wolnym ogniu będę gotowała do miękkości kapusty. Kończę kroić kiełbasę. Robię to w ten sposób, że dzielę na pół i potem o, takie półplasterki. Boczek już pokroiłam wcześniej w kosteczkę. O, kiełbaska pokrojona, przerzucam i zaraz zacznę wszystko podsmażać. Bigosik nam się gotuje, przepięknie już pachnie. Ja go od czasu do czasu oczywiście mieszam. Już włączyłam gaz pod patelnię, patelnia się rozgrzała. Wlewam odrobinę oleju. I zaraz będę podsmażała boczek, kiełbaskę i cebulkę. Wrzucam boczek. Odrobinę go podsmażę. Jak wytopi się tłuszcz, dorzucę kiełbasę. Boczek nam się ładnie wytopił. Przepięknie pachnie. A zatem dorzucamy kiełbasę. I też ją troszeczkę podsmażymy. Kiełbaska ładnie nam się podsmażyła. A zatem wrzucamy cebulkę. Ja mam tutaj pokrojoną taką drobną kosteczkę. I podsmażamy wszystko do momentu zeszklenia cebuli. Oczywiście znowu przemieszam. Ja dosyć krótko podsmażałam kiełbaskę, ponieważ jak widzieliście, ona jest bardzo chudziutka. Cebulkę mamy zeszkloną, a zatem dodaję czosnek. I dosłownie z czosnkiem to tylko chwileczkę, on pod wpływem temperatury uwolni aromat. Przemieszamy. Dosypuję majeranek, dwie takie solidne szczypty. Sypuję opakowanie słodkiej papryczki. O. I teraz dodaję dwie łyżki koncentratu pomidorowego. Pół opakowania przecieru pomidorowego. Przemieszam. Dorzucam jeszcze trzy szczypty cukru, żeby zrównoważyć kwaśność przecieru i koncentratu. I dosłownie chwileczkę to wszystko podsmażę. I za moment będę dodawała do naszej kapusty. Mamy już wszystkie składniki przygotowane, podsmażone, ładnie, pięknie pachnie, pięknie wygląda. Zatem wyłączę gaz i przykładam zawartość z patelni do kapusty. Teraz to wszystko wymieszam i tak podgotuję jeszcze 10-15 minut, żeby wszystkie smaki się przegryzły i ostatecznie
doprawię. Nasz bigos jest już prawie gotowy. Ja dosypię teraz, tak, to jest mniej więcej płaska łyżeczka pieprzu. Nie potrzeba już solić. Wcześniej próbowałam. Bigos jest idealnie doprawiony. O, wszystko przemieszam i zaraz wyłączam gaz i podaję nasz fantastyczny bigos na stół. Nasza praca dobiegła końca. Już nasz cudowny, aromatyczny i bardzo dobrze smakujący bigos po kujawsku wyłożyłam na taki oto wielki, no półmisek, wielkie naczynie. Jest tu spora porcja, ale zaręczam, że zniknie w mgnieniu oka. Wygląda cudownie. Zaręczam, że równie cudownie smakuje. Jak widzieliście, jest tu spora zawartość naprawdę bardzo dobrej jakości kiełbaski, boczku, surowego, wędzonego, spora porcja grzybów, śliwek suszonych. Ja dodam tylko, ponieważ jak oglądacie filmy pewno ze mną w roli głównej, więc ja uwielbiam dodawać pietruszkę, lubię jej smak i ona też zawsze bardzo ładnie wygląda. To jest pietruszka, którą sama wyhodowałam w swoim własnym ogródku, czyli w doniczce. Nasze danie jest już gotowe i pamiętajcie o tym, że oczywiście im dłużej, im częściej podgrzewamy bigos, tym on jest smaczniejszy, a zatem gorąco polecam i życzę smacznego. smakkujaw.pl Kurczak tańczący kujawiaka. Przyrządzimy dzisiaj pyszne danie obiadowe. Będzie to kurczak tańczący kujawiaka. Będziemy serwowali go z kolorowym ryżem. Jako dodatek proponujemy papiloty z marchewki. Nazwaliśmy nasze danie nieco figlarnie, a to dlatego, że nie będziemy go piekli w sposób tradycyjny, czyli ani w brytwance, ani na grillu, ale będziemy go piekli na butelce piwa kujawiak. Będziemy oczywiście potrzebowali kurczaka. My tutaj mamy taki dosyć okazały, on waży 1,9 kg. Już mamy go nadzianego na butelkę pełną piwa kujawiak. Wrzucimy ząbek czosnku i będziemy go piekli około 2 godzin. Rolą piwa i wrzuconego czosnku jest zachowanie przede wszystkim wilgotności i aromatu. Przygotujemy kolorowy ryż. Będzie to ryż biały z rodzynkami na słodko. Później przygotujemy ryż z curry. Będzie to ryż żółty i ryż czerwony z papryką łagodną i dodamy odrobinę chili. Oczywiście do ryżu będziemy potrzebowali również przesmażoną cebulkę, odrobinę czosnku, sól i pieprz. Aby nasze mięso było soczyste, kruche i miało piękną glazurowaną skórkę, musimy wcześniej kurczaka zamarynować. Do marynaty będziemy potrzebowali 3 łyżki sosu sojowego, 2 łyżki oleju. No mamy tutaj akurat kujawski, bo promujemy przecież Kujawy. Będzie potrzebna łyżka miodu i pół główki czosnku, przy czym dwie takie cząstki użyjemy do zamarynowania kurczaka w środku i wrzucimy również majeranek. Przygotujemy marynatę do kurczaka. Do miseczki wlewamy 2 łyżki oleju, 3 łyżki sosu sojowego, 2 łyżki. Zamiast sosu sojowego możemy użyć przyprawy Maggi. Potrzebujemy jeszcze łyżkę miodu. No i mamy tutaj taki pełny słoik, ale zaraz sobie poradzimy. O. Wlewamy. Zamieszamy. I do naszej marynaty jeszcze potrzebujemy tylko 3 ząbki czosnku. Przeciśniemy go przez praskę. Wtedy szybciej on uwolni swoje aromaty. Dodajemy ostatni składnik naszej marynaty, przeciśnięty przez praskę czosnek. Zgarniamy i wszystkie składniki przemieszamy. Ważne jest, aby nasze mięso marynowało się co najmniej 6-8 godzin, ale najlepiej byłoby zamarynować dzień wcześniej. Wtedy będzie kruche, soczyste i bardzo smaczne. Przystępujemy do marynowania naszego kurczaka. Przekładamy go tutaj do miseczki
I najpierw wrzucamy do środka kilka, no cały w zasadzie kilka, są to trzy ząbki czosnku pokrojone w kawałeczki. Następnie pakujemy majeranek. Majeranek wsypujemy tylko do środka kurczaka, ponieważ na zewnątrz by się nam za mocno przypiekł. O, tyle już pewnie wystarczy. Lekko to przemieszamy i dodamy odrobinkę naszej płynnej marynaty. Wszystko w środku zamieszamy i za moment będziemy go marynować na zewnątrz. O, kurczak w środku już jest przygotowany. Marynujemy kurczaka z zewnątrz. Najpierw go polewamy, a za moment wetrzemy marynatę w skórkę. O, tak, żeby to było w miarę dokładnie. Jeszcze z tej strony, żeby marynata dotarła do wszystkich części naszego kurczaka. Polewamy resztą marynaty i teraz wetrzemy w naszego kurczaka. I tak dokładnie ze wszystkich stron. Nie używamy już tutaj ani soli, ani pieprzu, ponieważ dodaliśmy sos sojowy, a on jest dosyć intensywną przyprawą. Jeszcze odrobinkę i schowamy kurczaka do lodówki na minimum 6-8 godzin, żeby smaki się przegryzły. Nasz kurczak już marynował się 24 godziny, więc mamy gwarancję, że będzie soczysty, kruchy i aromatyczny i za moment przystąpimy do pieczenia. Mamy tutaj przygotowaną już blaszkę napełnioną odrobiną wody, a to dlatego, żeby tłuszcz skapujący z kurczaka nie dymił i żebyśmy nie mieli kłopotów później z wyszorowaniem blachy. Mamy tutaj buteleczkę napełnioną piwem Kujawiak. Wrzucamy ząbek czosnku i nadziewamy naszego kurczaka na butelkę. Już zaraz tutaj. O, musimy zrobić to tak, żeby szyjka butelki wystawała, ponieważ będzie wówczas piwo nam parowało i będzie kurczak nasz soczysty i aromatyczny. Nie wylewamy naszej zalewy, dlatego że jak będziemy go piekli, to od czasu do czasu będziemy polewali go naszą marynatą. Ponieważ za moment będziemy go piekli, musi pożegnać się z kujawiakiem. I za moment wstawimy go do nagrzanego piekarnika na 200 stopni, ponieważ my tutaj mamy taki okaz ważący 900 kg, będziemy go piekli około 2 godzin. Taka jest zasada, że na kilogram kurczaka przewidujemy godzinkę pieczenia. Nasz kurczaczek już umieszczony jest w piekarniku, zamykamy i rozpoczynamy pieczenie. Nasz kurczak już dochodzi w piekarniku, dosłownie minutka i już będzie pięknie upieczony. W międzyczasie przygotowaliśmy kolorowy ryż jako dodatek do naszego pieczonego kurczaczka. Mamy zatem ryż żółty, czyli z curry, ryż z papryką na ostro z dodatkiem chili oraz ryż z rodzynkami na słodko. Nasz kurczak tańczący kujawiaka jest już gotowy. Przygotowany mamy również kolorowy ryż z papryką, z curry i z rodzynkami. Przygotowane są również papiloty z marchewki. Wszystko wygląda apetycznie, przepięknie pachnie, a zatem życzymy smacznego. Smakkujaw.pl, łazanki z młodą kapustą. Przygotuję dzisiaj pyszną potrawę, bardzo popularną na Kujawach, chętnie jadaną. Będą to łazanki z młodą kapustą. A zatem potrzebować będziemy, no jak łazanki, to oczywiście łazanki, ale mamy tutaj już gotowe. No to wszystko po to, żeby danie przygotować szybciej. Zużyjemy pół opakowania, czyli mniej więcej 250 gram. Około kilograma młodej kapusty, czyli mniej więcej połowy główki. Ja dodam jeszcze pieczarki, przesmażę je na maśle. Mamy tutaj masło śmietankowe z Inowrocławia, produkowane przez Kujawie. Promujemy region kujawski.
Będziemy potrzebowali jeszcze koperek, a także jedną cebulkę. Mamy już tutaj pokrojoną w drobną kosteczkę. Dodamy również boczek, około 20 deko. Pokroimy go w kosteczkę i podsmażymy oczywiście na oleju kujawskim. Jeśli chodzi o przyprawy, to będziemy potrzebowali czarny pieprz. Mamy tutaj taką solidną porcję, świeżo zmielone. Oczywiście my tylko takie używamy. Wtedy potrawy naprawdę o wiele lepiej smakują. Również dodamy tak solidną łyżkę smakosza ekstra, a także 3 liście laurowe i wszystkie te przyprawy produkowane są przez Cykorię S.A., czyli zakład, który mieści się na terenie Kujaw. Będzie potrzebna jeszcze szklanka, czyli 250 ml bulionu. My tutaj mamy bulion warzywny i użyjemy również śmietany. Mamy śmietanę kujawską, dodamy do kapusty. Boczek kroimy najpierw w plastrę, a potem taką średnią kostkę. Pieczarki kroję na plasterki i tak jak powiedziałam, będę przesmażała je oddzielnie na maśle. Kapustę przekroiłam na pół, usunęłam gąba, potem jeszcze na pół i teraz kroję w takie mniej więcej paski, bo to nie o to chodzi, żeby poszatkować tak tradycyjnie jak do kapusty, którą gotujemy, ale żeby one były, no, miały kształt takich mniej więcej o kwadracików, odrobinę większych od łazanek. Na takie mniej więcej kwadraty i przerzucam do miski. Poszatkowaną kapustę oczywiście włożyłam do garka, wstawiłam na gaz, na płytkę, na średnim ogniu. Wkładam listki laurowe, tak w różnych miejscach. Zalewam bulionem. Zaraz kapusta puści nam również sok. Odrobinę soli. O, i tak jak powiedziałam, taką solidną łyżkę smakosza ekstra. Jeszcze. O, tyle będzie dobrze. I zamieszam. I będę gotowała około 20 minut. W międzyczasie przygotuję nasz boczek, cebulkę i pieczarki. Na rozgrzaną patelnię wlewam dosłownie odrobinkę oleju, dlatego że będę podsmażała boczek, a boczek nam musi wytopić tłuszcz, także więcej nie potrzeba. O. Boczek będę podsmażała do wytopienia tłuszczu. Oczywiście pamiętajmy, żeby naszą kapustkę od czasu do czasu przemieszać. On się smaży, a ja zamieszam kapustkę. Boczek już nam się ładnie podsmażył, cudownie pachnie, a zatem zmniejszam odrobinę gaz. Tak. Dolewam troszeczkę oleju, wrzucam cebulkę i będę podsmażała do momentu wyszklenia. Odrobinę jeszcze osolę, wtedy cebula szybciej zmięknie. Cebulkę mamy zeszkloną, a zatem wyłączam gaz i przerzucam zawartość patelni do kapusty i zaraz zabieram się za podsmażenie pieczarek. Oczywiście wszystko przemieszam. Już pięknie nasza kapustka wygląda. Fajnie pachnie. O. Na rozgrzaną patelnię wrzucam masło. No mniej więcej tak dwie łyżki. O, i już mogę wrzucić pieczarki. Od
odrobinę je posolę i dosłownie kilka minut będę podsmażała. Wieczarki mam już ładnie podsmażone, a zatem przerzucam do kapusty. One też cudownie pachną. Bardzo dobrze smakują na masełku, to naprawdę rewelacyjnie. Znowu wszystko wymieszam i tak podgotuję jeszcze około 5 minut. Wodę mam już zagotowaną. Wsypuję odrobinę soli, parę kropli oleju. Ja wlewam zawsze olej, jak gotuję makaron, ponieważ on się potem nie skleja. I tak jak powiedziałam, połowę opakowania. O. I teraz zamieszam i będę gotowała około 6 minut. Oczywiście przepis macie na opakowaniu. Gotujemy al dente, czyli nie rozgotowujemy zbyt mocno, bo wtedy nasza potrawa nie będzie smaczna. Kapustę mamy już ugotowaną. Jak widzicie, mamy tutaj nadmiar tego wywaru. Ponieważ nie chcemy zupy kapuścianej, a jedynie łazanki z kapustą, to ja ten nadmiar odleję i wtedy zaprawię śmietaną, dodam pieprz i koperek posiekany. Makaron już nam dochodzi, za moment go odleję i będę podawała danie do stołu. Łazanki mam już ugotowane, wywar z kapusty odlany, a zatem przystępuję już do końcowych etapów. Dorzucam no takie dwie łyżki śmietany. O, teraz to zamieszam. Dodam solidną porcję pieprzu. Pamiętajmy, że kapusta jest delikatna, a zatem taka porcja będzie w sam raz. Przemieszam i na koniec dorzucam posiekany koperek, żeby dodać pięknego aromatu i koloru naszej kapuście. I dosłownie minutkę to wszystko razem podgotuję i wyłączam gaz. Mieszam łazanki z kapustą i danie mamy już gotowe. Nasze pyszne danie mamy już wyłożone na talerz. Jak widzicie, nie zajęło to zbyt dużo czasu, no około 35 minut, ale jest to naprawdę bardzo pyszne, bardzo popularne na Kujawach, a zarazem delikatne. Warto wykorzystać czas, kiedy mamy młodą kapustę, cudowny, aromatyczny koperek i zrobić takie pyszne danie. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego. Proponuję dzisiaj pyszne wegetariańskie danie. Będą to warzywa zapiekane z makaronem. Będziemy zatem potrzebowali 1 kalafior, 1 brokuł, 2 pomidory. Mamy tutaj po jednej cebulce czerwonej i białej, pokrojone w takie okrągłe plasterki. Będą potrzebne również 5 ząbków czosnku. Powiedzieliśmy, że warzywa zapiekane z makaronem, a zatem makaron. My tutaj użyliśmy akurat kolanek, mamy już ugotowany al dente, czyli taki, żeby nie był za miękki, bo jeszcze będziemy go przecież odrobinę zapiekali. Będziemy potrzebowali również bułkę tartą, mamy tu około 200 gram i pomieszamy ją z przyprawami, smakosz ekstra, dodamy łyżkę i dodamy również po łyżeczce suszu z liści kopru i suszu z liści pietruszki. Są to przyprawy produkowane przez Cykoria S.A., a zatem zakład, który mieści się na terenie regionu kujawskiego. Przyprawimy również tradycyjnie, jak każdą potrawę, solą i świeżo zmielonym pieprzem. Będziemy potrzebowali również oliwy z oliwek. To będzie kilka łyżek. I jeszcze dodamy do naszej zapiekanki ser. My wykorzystamy mozzarella, jest to super ciągliwy, opakowanie 150-gramowe. Wzbogacimy smak naszej potrawy jeszcze listkami bazylii. Mam tu bazylię, którą sama wyhodowałam w doniczce. Ona doda nie tylko smaku, aromatu, ale także potrawa zyska ładnego wyglądu.
bułkę tartą pomieszam z przyprawami, a zatem dodaję łyżkę smakosza i tak jak powiedziałam, po łyżeczce suszu z liści kopru i łyżeczkę suszu liści natki pietruszki. Wszystko wymieszam. O, i już mam gotowy panier do posypania naszych warzyw. Przygotuję teraz warzywa do zapiekania, a więc najpierw zabrałam się za propuła. Odcinam różyczki i jeśli mam większą różyczkę, to dzielę ją po prostu na mniejsze części. O, i tak robię z całym brokułem. I brokuł mam już przygotowany. Zaraz w ten sam sposób przygotuję kalafiora. Pomidory kroję w ósemki. Oczywiście usuwam te zielone części. Kończę kroić czosnek. Robię to w takie dosyć cienkie plasterki. I wszystkie składniki naszej zapiekanki mamy już gotowe. Za moment włączam piekarnik, nagrzewam go do 200 stopni i będę układała warzywa na blaszę. Zaczynam od warzyw kapustnych. Rozrzucam na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. To nie ma znaczenia, nie musimy tutaj na razie układać kolorystycznie, ponieważ i tak będziemy w trakcie pieczenia warzywa przekładać. O. I mamy już rozłożone. Dokładam pomidorki. I teraz rozłożę cebulkę. Tak, staram się tutaj troszeczkę, jak mam to tak posklejano, to lekko rozłożyć. Cebula rozłożona. Teraz dodaję czosneczek, żeby nasze warzywka nabrały ładnego aromatu, no i oczywiście intensywniejszego smaku. Połową porcji bułki tartej, pomieszanej z przyprawami, posypuję warzywa i za moment wkładam do piekarnika. Skropię warzywa jeszcze odrobiną oliwy. Piekarnik mamy nagrzany do 200 stopni. Wkładamy na środkową półkę, włączamy dolną i górną grzałkę i pieczemy tak od pół godziny do 40 minut. W międzyczasie 2-3 razy przemieszamy warzywa. Wyjmujemy wtedy, jak są miękkie i lekko nam się przyrumienią. Warzywa mamy już upieczone, są miękkie. Za moment przełożę do naczynia żaroodpornego razem z makaronem, posypię startym serem i włożę do zapiekania dosłownie na kilka minut. Do naczynia żaroodpornego wlewam odrobineczkę oliwy z oliwek. O, tyle będzie akurat. Wsypuję makaron. Na warstwę makaronu wykładam warzywa. Zbliżamy się już do końca. Warzywa mamy wyłożone. Posypuję teraz
bułką tartą, zmieszaną z przyprawami, tą, która mi jeszcze pozostała. Nasze warzywka już cudownie pachną. O, tak, teraz solidną porcję świeżo zmielonego pieprzu. O, i tutaj tak staram się. O. I na koniec ser mozzarella. I dosłownie do momentu, jak nam się ser roztopi, wtedy naszą zapiekankę warzywno-makaronową wyjmujemy, bo trwa to, myślę, około 5 minut. Tak jak mówiłam wcześniej, nasze warzywa piekły się około 40 minut. O, naszą zapiekankę mamy już gotową, a zatem wkładam do piekarnika, tak jak powiedziałam, dosłownie na kilka minut. Nasza pyszna zapiekanka jest już gotowa i teraz, tak jak powiedziałam wcześniej, odrobinę świeżutkiej bazylii. Tak sobie rozkładamy. Bazylia przepięknie pachnie. Zapiekane warzywa również cudownie pachną. Polecam gorąco tą zapiekankę nie tylko dla jaroszy. Naprawdę smakuje rewelacyjnie, a zatem życzę smacznego. Ponieważ przepis, który zamieściłam na naszym kanale smakkujaw.pl na gołąbki w sosie pomidorowym, cieszy się dużą oglądalnością, dużym zainteresowaniem, postanowiłam przygotować dzisiaj również gołąbki, ale gołąbki z dodatkiem grzybów leśnych, ponieważ taką miałam prośbę od wielu osób. A zatem do przygotowania gołąbków będziemy potrzebowali kapustę. Ja tutaj już mam przygotowane liście kapusty, czyli wstępnie kapustę obgotowałam, a to po to, żeby liście były elastyczne i żeby gołąbki dobrze nam się zwijały. Będzie potrzebne również mięso mielone. Ja mam tutaj 0,5 kg z łopatki wieprzowej i wołowiny. Do naszych gołąbków dodamy dzisiaj kaszę gryczaną. Ja tutaj mam paczuszkę ugotowanej już kaszy gryczanej prażonej. Oczywiście jeśli ktoś nie lubi kaszy, może dodać ryż albo w ogóle nie dodawać, tylko zrobić z samym mięsem i grzybami. Mam tutaj około 70 deko grzybów leśnych. Są to podgrzybki. One oczywiście wstępnie były obgotowane i są tutaj drobniutko posiekane. Połowę tych grzybów wykorzystam do przyrządzenia sosu. Będą potrzebne 2 cebule. Mam drobno posiekaną. 1 jajko oraz przyprawy takie jak sól, świeżo zmielony kolorowy pieprz, solidna porcja majeranku, to taka duża czubata łyżka, około 2-3 łyżek bułki tartej. Gołąbki nasze będziemy gotować w bulionie grzybowym. Wykorzystamy około 2 litrów tego bulionu. Oczywiście część również wykorzystam do przyrządzenia sosu. Sos zaprawimy śmietaną. Mam tutaj całe opakowanie 400-gramowe śmietany 18% i do sosu również wykorzystamy około 3 łyżek masła. Będzie potrzebny także olej oraz troszeczkę zieleniny i będzie to zielona natka pietruszki i odrobinę szczypiorku. Na patelni rozgrzałam olej. Dorzucam kawałeczek masła. Zaczekam, jak się odrobinę rozpuści i przesmażę cebulkę do zeszklenia. Potem dorzucę grzybki. Robię to na początku, ponieważ chcę, żeby mi grzyby z cebulką przestygły. Cebulkę mam już ładnie zeszkloną, a zatem dorzucam grzyby. Wszystko dokładnie wymieszam i będę podsmażała około 5 minut. Króciutko, dlatego że grzybki są już przecież obgotowane i mam drobno posiekane, więc 5 minut w zupełności wystarczy. Grzybki mam podsmażone, cudownie pachną. Wstępnie teraz przyprawię solą i odrobinę świeżo zmielonego kolorowego pieprzu.
wszystko przemieszam i po minucie wyłączę gaz. Oczywiście połowę grzybków wykorzystam do farszu, do gołąbków, a połowę zostawię na patelni i wykorzystam do sosu. Z części grzybów, przesmażonych oczywiście, przygotuję sosik, a zatem wlewam porcję bulionu. Wszystko razem wymieszam i będę gotowała tak około 2 minut. Sos już się trochę podgotował. Zaczyna robić się gęsty, bulion wyparował, a zatem czas, aby doprawić go śmietaną. Przekładam trochę sosu do śmietany. Wymieszam i dokładam do sosu. Robię to stopniowo. Mieszam. Sosik jest już prawie gotowy, a zatem czas, aby go przyprawić. 2 solidne szczypty soli i sporą porcję świeżo zmielonego kolorowego pieprzu. Przemieszam i za moment wyłączam gaz. Jak widzieliście, przygotowanie tego sosu to jest naprawdę bardzo prostą sprawą, a sos smakuje naprawdę wyśmienicie, przepięknie już pachnie. Ten sos można wykorzystać również do innych potraw. Kończę siekać natkę pietruszki. O, tyle już będzie. Dobrze. I 2/3 wrzucam do mięsa, a resztę zostawię do sosu. Dorzucam kaszę gryczaną. Przesmażone, wystudzone grzybki z cebulką. Wrzucam jajko i przyprawy. Solidną porcję kolorowego, świeżo zmielonego pieprzu. Majeranek. A 3 szczypty soli. I 3 łyżki tartej bułki i wszystko wyrobię rękoma na taką jednolitą masę. Farsz do gołąbków mam już przygotowany. Nie muszę dodawać więcej bułki, ponieważ farsz fajnie się klei. O. Przygotowuję liście kapusty, ścinam tą grubszą część łodygi, żeby gołąbki dobrze nam się zmijały. I tak robię z każdym kolejnym liściem. Przygotowuję już gołąbki, biorę porcję farszu. I formuję teraz taki wałeczek, układam na końcu liścia, tak dosyć ciasno, zwijam, podtrzymuję, zakładam jeden bok, drugi bok i zwijam dosyć ciasno gołąbek. Przygotowuję kolejny. Przygotowuję już ostatni gołąbek. Z tej porcji wyszło mi około 15 albo 16 gołąbków. I wszystkie gołąbki mam już gotowe.
Za moment będę je gotowała. Wszystkie gołąbki umieściłam już w garze. Oczywiście na dno położyłam kilka liści kapusty. Gołąbki układamy ciasno. Teraz zalewam bulionem grzybowym, tak aby wszystkie gołąbki były zakryte. O, tyle będzie akurat. Ponieważ gołąbki mają tendencję do wypływania, ja dodatkowo przykryję jeszcze talerzem. Garnek postawiłam na płytce i będę gotowała nasze gołąbki przez około 1,5 godziny do miękkości na średnim gazie. Przykryję jeszcze pokrywą i, tak jak powiedziałam, około 1,5 godziny. Doskonałe gołąbki z kaszą, grzybami leśnymi i mielonym mięsem są już gotowe. Polałam również wcześniej przygotowanym aromatycznym sosem grzybowym. Jeszcze odrobina zielonej natki pietruszki i danie jest gotowe. Co prawda przygotowanie jest nieco pracochłonne i czasochłonne, ale naprawdę gołąbki te smakują wybornie. Te gołąbki są doskonałą alternatywą dla tradycyjnych gołąbków podawanych z sosem pomidorowym. Można podać je z ziemniakami, z kaszą gryczaną, z ryżem, jako danie obiadowe albo ze skibką chleba. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego. Dzisiaj pokażę, jak przygotować pyszny makowiec, ale nie w sposób tradycyjny. Ta wersja, którą ja dzisiaj pokażę, jest o wiele prostsza do wykonania. A zatem będziemy potrzebowali 300 g mąki pszennej, pół szklanki cukru, 6 łyżek oleju, 6 łyżek śmietany kujawskiej i 15 deko twarogu. No oczywiście masę makową, mamy tutaj już z dodatkiem orzechów i różnych bakalii. Będziemy potrzebowali również odrobinę polewy, przyozdobimy nasze ciasto i ozdobimy je także lukrem. Lukier zrobimy ze śmietany i z cukru pudru. Oczywiście będzie potrzebna również łyżeczka cukru waniliowego i 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Zaczynam od przygotowania ciasta. Do makutry wsypuję odmierzoną porcję mąki. Przypominam, że jest to 300 g. 15 deko białego sera. Ja mam tutaj rozmieciony widelcem. 6 łyżek oleju. 6 łyżek śmietany. 0,5 szklanki cukru, łyżeczka cukru waniliowego i 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Teraz wszystkie składniki postaram się połączyć. Robię to taką drewnianą pałką, a za moment będę ugniatać ciasto rękoma. Ugniatamy króciutko, trwa to około 5 minut. Kończę wyrabiać ciasto. Tak jak mówiłam, trwa to zaledwie kilka minut. O, i ciasto mam gotowe. Teraz zapakuję w folię i odkładam do lodówki na godzinkę. Ciasto wyjęłam z lodówki. Podzieliłam na 2 części, bo wyjdą mi 2 takie makowczyki. I teraz będę rozwałkowywała. Oczywiście wysypałam mąką. Również mąką posypałam wałek. I rozwałkowuję. Robię mniej więcej kształt takiego koła. Taką 5 mm grubość ciasta i za moment zacznę nakładać masę makową.
Ciasto rozwałkowane, nakładam masę makową, za moment rozprowadzę po cieście i będę zwijać. Masę makową mam rozprowadzoną, a zatem teraz zwijam. I staram się tutaj docisnąć wszystkie boki i tutaj skleić przy końcach. I zaraz zabieram się za przygotowanie drugiego makowca. Tak przygotowane makowce przekładam na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Przesmaruję jeszcze roztrzepanym jajkiem. Wtedy nasze makowce zyskają taką fajną skórkę. Będę piekła w temperaturze 180 stopni, około 35 minut. Oczywiście górna i dolna grzałka jest włączona i wkładam na środkową półeczkę. Nasze makowce, tak jak powiedziałam, piekły się 30 minut. Ja w międzyczasie przyrządziłam lukier. Jedna łyżka śmietany i 4 łyżki cukru pudru i odrobinę soku z cytryny. Teraz poleję makowce lukrem. Dzięki temu będą i ładniej wyglądały, no i lepiej oczywiście smakowały. Na makowiec dodam jeszcze odrobinę polewy czekoladowej. Dzięki temu będzie lepiej smakował i też ładniej wyglądał. Pyszne makowce są już gotowe. Jak widzieliście, nie trwało to zbyt długo czasu. Wykonanie takiego ciasta jest naprawdę bardzo proste. Ciasto dzięki zawartości sera i śmietany zachowuje naprawdę długo świeżość, także on po 2-3 dniach naprawdę rewelacyjnie też smakuje. Ciasto przepięknie pachnie, już nie mogę się doczekać, jak go spróbuję, ale to muszę jeszcze odrobinę uzbroić się w cierpliwość. A zatem bardzo prosty przepis na bardzo pyszne ciasto. Gorąco polecam i życzę smaczkujaw.pl. Soczysta pieczeń z szynki. Pokażę dzisiaj, jak przygotować pyszną, soczystą pieczeń z szynki wieprzowej. A zatem będziemy potrzebowali, no mamy tu akurat 2 kg takiej pięknej szynki wieprzowej. Oczywiście, żeby nasza szyneczka była soczysta i doskonała, musimy ją wcześniej zamarynować. I do tego będziemy potrzebowali sosu sojowego. Mamy tutaj sos sojowy jasny, ale jeśli ktoś nie ma, to może użyć przyprawy Maggi. Do zamarynowania będziemy potrzebowali tutaj przeróżne jeszcze zioła. Mamy pieprz mielony biały, liść laurowy, ziele angielskie i goździki, żeby nasza pieczeń przepięknie pachniała i wszystkie te przyprawy produkowane są przez cykorię. No, będzie oczywiście potrzebna sól. Mamy sól kujawską. Żeby nasza pieczeń zyskała fantastycznego smaku i zapachu, dodamy również, obłożymy naszą pieczeń czosnkiem. Mamy tutaj tak około półgłówki, już pokrojone w cienkie plasterki. Będziemy potrzebowali jeszcze oleju. My tutaj mamy olej kujawski, żeby obsmażyć nasze mięso, aby zamknąć pory. Zaczynam od zamarynowania mięsa. Mam tutaj przygotowane naczynie. Wlewam sos sojowy. Sos sojowy zawiera również sól. Ja jednak odrobinę dodam. I teraz biały pieprz. Taką dosyć solidną porcję, ponieważ biały pieprz jest bardzo delikatny w smaku. Wsypuję
goździki. Dzięki nim nasza pieczeń będzie cudownie pachniała. Ziarna ziela angielskiego. I rozkładam czosnek. Kilka laurowych liści. O, tyle będzie w sam raz. I teraz przekładam nasze mięso. Ja zrobiłam to w ten sposób, bo gdybym chciała mięso odwrócić, wtedy wszystkie przyprawy by mi spadły. A zatem polewam teraz naszą szynkę sosem sojowym. O. Wcieram. I znowu solę. Oproszam białym pieprzem. O. I teraz rozetrę pieprz, żeby dotarł do każdej części naszej pięknej szyneczki i goździki i staram się równomiernie rozprowadzić. Jeszcze tutaj odrobinkę. Ziele angielskie. Obkładam czosnkiem. Dzięki niemu nasza szynka będzie znakomicie smakowała i też pięknie pachniała. O, zużyjemy tutaj całą porcję. Przypominam, było to pół główki. O. I jeszcze kilka liści laurowych. Tyle będzie akurat. Tak przygotowaną szynkę będę marynowała przez 24 godziny. Oczywiście przykryję folią i schowam do lodówki. Ale jeśli no nie macie zbyt dużo czasu, to minimum 2-3 godzinki, no żeby efekt był naprawdę znakomity. A zatem ja przykrywam mięso i chowam do lodówki. Będę jutro piekła soczystą, smaczną pieczeń z szynki wieprzowej. Mięso marynowało się przez 24 godziny, a zatem mam gwarancję, że naprawdę będzie doskonale zamarynowane. Ja teraz usunę listki laurowe. O, tu je do miseczki wrzucę. Zsunę przyprawy, czyli czosnek, goździk i ziele angielskie. I teraz jeszcze poleję nasze mięsko odrobiną marynaty i zaraz będę obsmażała. Mięso przygotowane do obsmażenia. Z tej oto marynaty usunę czosnek, listki i wszelkie przyprawy, a zatem przeleję przez sito, zostawię sam sos, którym poleję mięso podczas pieczenia. Olej rozgrzany, a zatem przekładam mięso. Mięso opiekłam już z jednej strony, przełożyłam na drugą i na taki kolor opiekam z każdej ze stron. Kończę opiekać mięso. Opiekam z każdej strony. Zobaczcie, powinno uzyskać taką skórkę, taki kolor. Wtedy opieczony jest idealnie. A zatem wyłączam gaz i zaraz umieszczę naszą szynkę na tyniu żaroodpornym. Mięso pięknie opieczone. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Ja tutaj wlałam jeszcze tłuszcz
na którym opiekałam mięso, poleję teraz jeszcze marynatą i będę piekła przez 2 godziny, ponieważ jest taka zasada, że na kilogram mięsa godzina pieczenia, ponieważ mamy 2 kg, więc pieczemy 2 godzinki. Najpierw piekę w temperaturze 160 stopni, po godzinie zmniejszam temperaturę do 120 stopni. Mam gwarancję, że pieczeń będzie soczysta i mięso nie wyschnie. Mięso powędrowało do piekarnika, po godzinie możemy podlać sosem, który jest w brytwance. A zatem zamykam 160 stopni przez godzinkę. Naszą pyszną pieczeń z szynki mamy już gotową, no już to być może zbyt optymistycznie powiedziałam, bo trwało to przecież no, dosyć dużą ilość czasu. Najpierw marynowała się 24 godziny, potem obsmażałam, co nastręczało pewne kłopoty, bo zobaczcie, że jest to no, 2-kilogramowa pieczeń, ale oczywiście wszystko jest możliwe. Potem piekła się przez 2 godziny, cudownie pachnie, zaręczam, że równie elegancko smakuje, jest bardzo soczysta, ale to oczywiście jeszcze nie koniec, bo pieczeń musi odpocząć 2 godzinki. Pieczeń jest doskonała zarówno na gorąco, podawana jako danie obiadowe, ale równie doskonale smakuje na zimno. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego.